4 grudnia, w sobotę o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Jackiem Kaczmarskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. A teraz konkretnie będziemy starali się rozmawiać z poetą, ale również z dziennikarzem. Witamy Panie Jacku. Witamy Państwa serdecznie. 20 79 11 20 57 53. Pod tym telefonem Renata odbierać będzie Państwa głosy. Rozmawiamy, jak powiedziałem, z poetą, z dziennikarzem, może trochę z politykiem, długoletnim emigrantem. Jacek Kaczmarski, na żywo widoczny, miejmy nadzieję, że słyszalny, ten Jacek Kaczmarski, którego głos znaliśmy z tych kaset powielanych w stanie wojennym po 150 razy jedna piosenka. Ten Jacek Kaczmarski, którego poznaliśmy w 76, jedni, drudzy w 79 roku, kiedy to z Gintrowskim i Łapińskim śpiewali swoje mury, potem było źródło, potem były kolejne części obławy, potem były te analizy historycznych obrazów. Kaczmarski, historyk, piosenkarz, od 10 lat newsowy dziennikarz Wolnej Europy i autor słów kluczy, metafor, takich jak nasza klasa, takich jak później sentymentalna panna S, którą nam wyśpiewał w 89 roku. Jacek Kaczmarski jest u nas. Panie Jacku, co się stało z naszą klasą? Czy wraca? Może najpierw małe sprostowanie. Powrót sentymentalnej panny S, słowo klucz, sentymentalna panna S, zostało stworzone przez Jana Krzysztofa Kelusa, jeszcze jednego pana J.K., z trójcy, do której należy z poczuciem dumy, bo zawsze dążyłem do tego. Zaczęło się to wszystko od Jacka Klejfa, potem był Jan Krzysztof Kelus i mam nadzieję, że zasłużyłem na dołączenie do tych trzech panów. Więc chciałem spytać o to pierwsze słowo. I jeszcze słowo, drugie sprostowanie, dziennikarz nie newsowy, tylko w zasadzie komentator kulturowo-polityczny do spraw kultury i Rosji, a także piosenkarz, bo przecież zacząłem pracę w radiu i przez 8 lat prowadziłem własny autorski program. Informacji newsów radiowych chyba bym nie potrafił robić, ponieważ są to... Ale je pan czyta. Są to utwory, nie, są to utwory zwięzłe, konkretne i pozbawione interpretacji, a ja z natury swojej, jako że jestem również poetą, jak pan był łaskaw powiedzieć, lubię interpretować i odnosić, wartościować. Będziemy się starali rozmawiać konkretnie. Słyszę, że już ktoś się dodzwonił. Dzień dobry. Czy słyszymy się dobrze? Za wcześnie odłożyłaś telefon. Niestety tym razem nie udało nam się połączyć. Prosimy o powtórzenie. A ja wracam do konkretnego pytania. O tę naszą klasę. Pewnie pana tym dręczą. Co się z tą naszą klasą stało, a inaczej czym jest nasza klasa? Czym jest to nasze pokolenie Solidarności, jakie nazywają niektórzy? Czy to stracone pokolenie? Czy to pokolenie, które zostało skazane na emigrację? Czy to pokolenie, które wraca i może uratuje Polskę taką, jaka jest dzisiaj? Myślę, że stało się to samo, co z wszystkimi pokoleniami mającymi wspólne przeżycie pokoleniowe w rodzaju rewolucji czy powstania, bo przecież Solidarność była rodzajem powstania narodowego, Bogu dzięki bezkrwawego. I tak to odbierali tę piosenkę ludzie wszystkich wieków, wszystkich rodzajów wychowań, tradycji na całym świecie, czy w Australii, czy w Stanach, czy w Europie. Że jest to historia każdego pokolenia Polaków, przynajmniej w ciągu ostatnich 200 lat. A co się z nimi stało? Każdy poszedł swoją drogą. I z jednej strony dla mnie to jest chyba dobre, ponieważ ja jestem zwolennikiem pełnego indywidualizmu i prywatnych wyborów i prywatnych odpowiedzialności. Z drugiej oczywiście strony smutne, ponieważ upada pewien wspólny etos, jest to modne słowo, ale niestety, czy na szczęście ono znaczy bardzo konkretne sprawy. Zapytam precyzyjnie, powiedział pan w ciągu ostatnich 200 lat, czy to nasze pokolenie dokonało wyrwy w tych 200 latach, czy coś się zmieniło, czy ciągle jesteśmy w polskich miesiącach, czy ciągle jesteśmy w kolejnych klęskach i w kolejnych przegranych rewolucjach? Myślę, że to jest moje zdanie. Myślę, że to jest, że jest za wcześnie, żeby to mówić. Te 4 lata, które upłynęły od 89 roku, wskazują tylko na to, że powtarza się proces rozchodzenia się
pokolenia czy pewnej grupy społecznej, którą on dziś łączył, wspólny etos. A jak pan to widzi? Natomiast co z tego wyniknie, trudno powiedzieć, dlatego że no, nie ma czegoś takiego, że historia powtarza się za każdym razem identycznie. Nasze powstanie solidarnościowe z 80 roku, jakby na nie nie patrzeć, zakończyło się ogromnym sukcesem, niewyobrażalnym chyba nawet dla większości z nas. I trzeba to doceniać i trzeba o tym mówić, nawet jeżeli to, co widzimy dookoła, wydaje się temu przeczyć. Ja przynajmniej wiem, że dzięki temu powstaniu poznałem mnóstwo ludzi i w Polsce, i na świecie, z których poznania jestem dumny, i zyskałem wiarę w ludzi. A ci spośród nich, którzy w tej chwili być może znaleźli się w innym obozie politycznym, czy zachowują się tak, że ja się za nich wstydzę, czy nie chciałbym się z nimi spotkać, mieli do tego prawo. Jeżeli robią to, co robią, z pełnym przekonaniem, ja nie mogę nic im zarzucić. Jeżeli robią to z przyczyn koniunkturalnych, mogę to ocenić słowem czy pieśnią. Oddajmy głos telewidzom. Ktoś się do nas dodzwonił. Dzień dobry, czy słyszymy się? Tak jest, dzień dobry. Dzień dobry. Kłania się Zbyszek Ciuchrza z Warszawy. Ja mam do Jacka takie pytanie, bo mogę zmówić Jacku, ponieważ się znamy, z czasów estradowych. Chciałem się zapytać, co Jacku zrobiłeś z plakatem, który przysłałem tobie do Monachium z Helmstedt, zakazane piosenki? Ja sobie przypominam ten plakat, nie przypominam sobie, że mi go przysłałeś, przepraszam cię strasznie. Tak. Leży w moim archiwum, to znaczy nie wisi oprawiony na ścianie, ponieważ ja nie jestem jakby z zasady przywiązany do takich materialnych pamiątek z przeszłości, natomiast leży w moim archiwum. Tam z autografami on był uczestnikiem, jedyny właściwie chyba plakat z tego okresu, znaczy z tej imprezy gigantycznej. Ja zbierałem autografy akurat tych wykonawców. Tak, jestem ci szalenie wdzięczny i on nie przepadnie. Na pewno moja pięcioletnia córka kiedyś będzie się pytała, co to jest. To ja zapytam o los tego archiwum. Los wolnej Europy podobno się kończy. Pytałem o pokolenie, spytam o pana. Czy z całym tym archiwum przyjedzie pan do nas, do Warszawy? Ja mam takie zamiary, to znaczy mam zamiar zaraz po zamknięciu radia przenieść jakby centrum swojej działalności do kraju, pisać, śpiewać, zabierać głos, jeżeli będę miał coś do powiedzenia. Co do archiwum, trudno mi powiedzieć, dlatego że moja pani i mama mojej córki pięcioletniej, o której wspomniałem, ma zamiar zostać w Monachium, twierdząc, że jeszcze nie jest gotowa na reemigrację, co rozumiem, ponieważ jej emigracja trwa już 20 lat, a nie 10, czy jak w moim wypadku. I przypuszczam, że ponieważ jest osobą bardzo uporządkowaną i trzymającą w ryzach moją rozkojarzoną i rozbuchaną naturę, że archiwum dla bezpieczeństwa pozostawię przy niej. To archiwum domowe. A co pan sądzi o archiwum tym wielkim, wolnoeuropejskim? Czy już przyszedł moment na to, żebyśmy sobie mogli pozwolić na, żeby doszło do zlikwidowania Radia Wolna Europa, czy jednak ta placówka bezpieczeństwa jest nam Polakom w Monachium, czy gdzieś na zachodzie ciągle potrzebna? No, moje zdanie jest takie, że jak najbardziej powinna być może nie placówka bezpieczeństwa, tylko punkt obserwacyjny z zewnątrz kraju, który daje zupełnie inną perspektywę obserwowania wszystkich procesów, które tu zachodzą. Likwidacja Monachium no, jest chyba dużą stratą dla tych, którzy pozostali wierni Radiu Wolna Europa i tych, którzy są na tyle silni i odważni, żeby słuchać innego zdania niż własne. Nadawanie tego rodzaju programów, jakie nadawało przez 40 parę lat Radio Wolna Europa stąd, z kraju, jest niemożliwe po prostu. Sam fakt bycia w środku wydarzeń nie pozwala na odpowiedni dystans, a także mieszkanie w kraju, życie w kraju, w którym i kontaktowanie się z politykami tego kraju, z tego samego miejsca, w którym oni działają, ma zupełnie inny charakter. Zapytam, skąd brać na to, pańskim zdaniem, jako jednak dziennikarza od lat 10, skąd brać na to pieniądze? Póki istniał komunizm, którego nie lubili Amerykanie, Kongres Stanów Zjednoczonych był hojny dla wschodniej Europy. Tutejsi dziennikarze zawsze będą korzystali z jakiegoś sponsoratu państwowego, reklamowego, nie wiem jakiego. Sponsor będzie chciał czegoś w zamian za to. Ja myślę, że gdyby się udało stworzyć na Zachodzie lobby polskie, o czym mówiono wielokrotnie, że miliony Polaków na Zachodzie
są jedyną mniejszością narodową emigracyjną, która nie posiada własnego lobby, głównie w Stanach Zjednoczonych, to to lobby musiałoby sobie znaleźć medium, czyli na przykład radio ogólnopolonijne, tak bym rzekł, patrzące z zewnątrz na Polskę, ale z różnych przyczyn, których nie podejmuje się zdefiniować, stworzenie tego lobby jak dotąd było niemożliwe. Dziękuję za konkretną odpowiedź i proszę naszego słuchacza i telewidza. Dzień dobry. Halo. Halo. Dzień dobry. Moje nazwisko Mirosław Klingstant, dzwonię z Warszawy. Chciałbym panu Jackowi zadać pytanie odnośnie losów musicalu napisanego w języku angielskim z wyjątkami autobiograficznymi. Wiem, że miał być w Londynie początkowo wystawiany, potem przeniósł się do Nowego Jorku. Co o nim? I tam pozostał, mówię o skrypcie, o librettcie. Ja mówiłem w którymś z wywiadów, że ponieważ moje nazwisko w kręgach artystycznych, estradowych na Zachodzie nic nie mówi, ten musical miał szansę realizacji tylko przy współpracy znanego kompozytora. Stajnia Andrew Lloyd Webbera nie podjęła się realizacji. Propozycja bodaj była złożona, mówił mi jeden z ludzi zajmujących się tym, była złożona Paulowi McCartneyowi, też nie był zainteresowany. I o ile wiem, to libretto jest złożone, czy jest wykorzystywane w nowojorskiej szkole muzykalowej po prostu do ćwiczeń dla studentów tego akurat fachu estradowego. 20-79-11, 20-57-53, ta ostatnia poprawka to do panów, którzy wyświetlają, tam jest napisane 20-55, proszę nas nie wprowadzać w błąd, 20-57-53, pod tymi numerami czekamy na telefony do Jacka Czagaczmarskiego. Widzę, że naszych telewizorów jednak bardziej od dziennikarza interesuje artysta, mogę interesuje się tylko cieszyć Bart Solidarności. Panie Jacku, co pan myśli o sytuacji sztuki z perspektywy Monachium. Czy artystom w Polsce, czy śpiewakom w Polsce gorzej niż ludziom na zachodzie Europy? Myślę, że tak. Należałoby zapytać oczywiście artystów polskich o to, ponieważ ja przyjeżdżam tu rzadko i jakby nie w charakterze artysty, który musi żyć z tego, co robi, ale sądząc po wypowiedziach moich kolegów z dawnego ruchu studenckiego, obecnie zawodowych, piosenkarzy, autorów tekstów, muzyków, sądząc po warunkach, w jakich żyją przyjaciele moich rodziców plastycy, sądząc po tym, co mówią pisarze, między innymi ostatnio w życiu Warszawy Janusz Anderman, sytuacja jest dramatyczna. Nie tylko ze względu na to, że nie mają z czego żyć, nie tylko z tego względu, że trudno uchwycić tę szybko zmieniającą się rzeczywistość formę artystyczną, ale także dlatego, że jak przeczytałem w jednym z ostatnich numerów Tygodnika Powszechnego, wartości nie bronią się same, są wypierane przez pseudowartości, podobnie jak lepszy pieniądz jest wypierany przez gorszy. Kultura masowa u nawet inteligentnych ludzi powoduje refleksję, czy kultura tak zwana wysoka jest w ogóle potrzebna. Dyskusja wokół tego rzadko dobiera się do sedna sprawy. Wydaje mi się, że tutaj absolutnym drogowskazem powinna być wypowiedź pani Marii Janion, że kicz, z którego się w zasadzie kultura masowa przede wszystkim składa, funkcjonuje w ten sposób, że dba o to, by widz, odbiorca nie wiedział, co przeżył. I jedyną radą na to jest jednak bronić tych straconych podobno redut wartości elementarnych, nie poddawać się skłonnościom do relatywizowania wartości, do tak zwanego postmodernizmu. A pan jednak już 10 lat temu podjął męską decyzję, będąc artystą, zdecydował się pan wykonywać bardzo poważny, odpowiedzialny zawód, jednak dziennikarza. Czy ja powiem od razu i pochwalę się. Czy może dlatego, że nie czuje się pan tak do końca artystą? Nie, czuję się artystą przede wszystkim, pochwalę się. Namawiano mnie, żebym korzystał z wielu form sponsorowania artystów funkcjonujących na Zachodzie, która polega przede wszystkim na tym, że rozsyła się do różnych instytucji i uniwersytetów podania o stypendia. Po 50-60 tego rodzaju podaniach można trafić na jedno i żyć na koszt na przykład jakiejś uczelni, dając jej powiedzmy sobie parę wykładów czy jakichś prac, a jednocześnie zajmując się pracą twórczą. Ja miałem poczucie, że jestem w stanie zarobić sam na siebie. Okazało się, że ze śpiewania nie wyżyję, jako że większość moich
koncertów, to były koncerty jednak na cel pewien, czyli organizowanie Polonii na całym świecie w akcji pomocy dla Solidarności w Polsce, dla podziemia, dla kultury niezależnej, również dla tych ośrodków Solidarności powstających na Zachodzie, które też nie miały z czego żyć. W związku z tym propozycja pana Najdera, żebym przyszedł do radia i robił to, co robiłem w ramach kwadransu Jacka Kaczmarskiego na tej antenie, była propozycją i atrakcyjną dla mnie jako artysty, i załatwiała kwestie mojego utrzymania, kwestie ekonomiczne. Natomiast, jeśli dokończę, natomiast praca dziennikarska przeszła później. Po prostu koledzy w Wolnej Europie czuli się nieco pokrzywdzeni, że ja przyszedłem jako ten szczeniak, który akurat śpiewa. No i na takich samych prawach jak oni robię raz w tygodniu 15-minutową audycję z piosenek, które przecież i tak napisałbym. Rozumiem. Dziękuję. Możecie Państwo do nas dzwonić, możecie pisać. Niektórzy napisali. Renato, przekaż ciekawy list. W korespondencji czytamy. Kto wpłynął na Pana patrzenie na historię? Myślę tu o lekturach czy osobach, które pomogły Panu zrozumieć historię, czy ją rozpoznać. Przede wszystkim rodzina, rodzice i dziadkowie, którzy byli ludźmi, są ludźmi. Odpukać. Są ludźmi czytającymi, którzy od małego wpoili mi przekonanie o równowartości świata kultury, świata książki, świata obrazu do świata rzeczywistego. Równowartości, a kto wie, czy nie przekonania, że jest to świat ważniejszy, ponieważ już przetworzony czyimiś oczami, czyjąś psychiką, zinterpretowany, czyli coś, z czym można dyskutować, a jak wiadomo, z rzeczywistością otaczającą nas dyskutować nie można, nawet się nie można na nią obrazić. Następnie pani Barbara Kryda, nauczycielka moja języka polskiego w liceum imienia Narcyzy Żmichowskiej. Paradoksalnie, moim zdaniem, najlepsza nauczycielka polskiego w tym liceum, która była nauczycielką w klasie matematycznej. Również później była pracownikiem Instytutu Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie poszedłem naturalnym biegiem rzeczy. A potem oczywiście mój profesor, promotor i mogę chyba powiedzieć, śmiem powiedzieć, przyjaciel i opiekun, profesor Zdzisław Libera, który otworzył mi oczy na epokę przez wszystkich studentów traktowaną jako najnudniejsza i najmniej atrakcyjna, to znaczy na oświecenie. Epokę, która oczywiście dla mojego widzenia historii i współczesności Polski jest kluczowa, przecież to był koniec. I tu było jeszcze jedno ważne pytanie. Pisze jeden z korespondentów. Najpierw był pan emigrantem z konieczności, teraz z wyboru mieszka pan w Monachium. Jak postrzega pan własną sytuację emigracyjną, jak los pokolenia, który znalazł się na emigracji? I wreszcie, jak pan to widzi w ciągu historycznych wędrówek Polaków z ojczyzny? No tak, emigrantem byłem z konieczności, z przypadku. Natomiast teraz mieszkam w Monachium nie tyle z wyboru, ile z konieczności, ponieważ obie moje rodziny tam mieszkają, to znaczy moja pierwsza żona i aktualna pani i dwoje dzieci. I wydaje mi się, że trudno byłoby namawiać kogokolwiek do tego, żeby no po prostu wracał jako symbol do kraju, zostawiając za sobą osoby najbliższe. Jak widzę pokolenie w perspektywie, moje losy w perspektywie historycznej. No cóż, ja się, prawdę mówiąc, troszkę nastawiałem po paru latach pobytu na Zachodzie na to, że niejako powtórzę wspaniały i legendarny schemat wielkich emigracji, wielkich poetów. Mówię to z ironią, ponieważ rzeczywiście były okresy, kiedy się dostosowywałem jakby do tego szablonu poety na emigracji, wysyłającego w przestrzeń ostrzeżenia czy nauki dla społeczeństwa. Zakończenie emigracji po 10 latach oczywiście zmieniło moją opcję, moją perspektywę i cieszę się z tego, ponieważ miałem zawsze kłopot z nadinterpretacją moich utworów. Mówił pan o wieszczeniu. Zapytam, czym jest dla pana poezja śpiewana? Czy to ta poezja jak melika? Właśnie, może dokończę odpowiedź na tamto pytanie, bo to zawiera się w tym, co pan mówi, o co pan pyta. Miałem zawsze kłopoty z interpretacją moich piosenek wyłącznie poprzez kontekst polityczny, walki z komunizmem, potem wspierania Solidarności Podziemnej w okresie stanu wojennego. I fakt unormalnienia mojego kontaktu z odbiorcami przez to, że ja przyjeżdżam, występuję, rozmawiam z nimi i nie jestem już tym człowiekiem z Wolnej Europy, tym z Zachodu owianym legendą, otoczonym plotkami, tylko normalnym człowiekiem z krwi i kości, również
pozwala na to, żeby moje utwory były odbierane jako takimi, jakimi są, a nie jakimi chcą je widzieć ludzie zaangażowani w walkę polityczną, czy szukający wyłącznie pociechy, pokrzepienia serc. Dziękuję. Dodzwonił się do nas z Łoża Boleści Jarek Kret, który tutaj zwykle koło mnie siedzi i pomaga. Jarku, oddajemy Ci głos. Dzień dobry, Jarosław Kret. Mam takie małe pytanie, dosyć konkretne. Pana walka z dawną władzą rozpoczęła się właściwie w czasach, gdy powiedzmy pewne kryteria wartości były dość ściśle określone. To znaczy wiadomo było, co jest czarne, co jest białe. A co teraz? Słyszałem, że polubił pan pewną piwnicę w Górze Kalwarii. I niestety władze lokalne mają ochotę zamknąć tę piwnicę, a wiem, że właściciel tej piwnicy ma pretensje do tego, by ta piwnica stała się placówką kulturalną. Czy podjąłby się pan w tej chwili walki o tę piwnicę? Czy ze współczesną władzą trzeba walczyć, czy jest to słuszna walka w tej chwili, walka o kulturę? Dziękuję bardzo. Z całą pewnością, może po kolei. Najpierw ja bym nie przesadzał z tym określeniem mojego śpiewania w latach 70., że była to walka z tamtą władzą. Wszystko wtedy było walką z władzą, co miało charakter autentyczny, co miało charakter wypowiedzi niecenzurowanej, wypowiedzi prawdziwej, wewnętrznej, z przekonania. I to się w ogóle nie zmieniło. Uważam po prostu, że trzeba walczyć o to, żeby każdy człowiek mógł nie tylko wypowiadać, ale robić to, co uważa za słuszne, co uważa za ważne. Absolutnie podejmuje się w każdej chwili podjąć walkę o nie tylko o tę piwnicę, dlatego że tam występuje, tylko po prostu o to, by wydarzenia kulturalne czy społeczne miały gdzie mieć miejsce, że tak się wyrażę. A na koncert zaprośmy konkretnie? Właśnie, nie, koncert jest za tydzień, w sobotę 11 grudnia o godzinie 19:00, to będą napisane przez Zbyszka Łapińskiego i przeze mnie nowe kolędy polskie. Ale dokończę. Absolutnie uważam, że w każdej rzeczywistości jest niezbędna walka z głupotą, z biurokracją, z demagogią, z brakiem wyobraźni i z apatią, która bardzo często ludzi zaraża, obejmuje, dlatego że w momencie, kiedy coś się wydaje beznadziejne, to człowiek jako jednostka potrafi sobie wytłumaczyć, że warto coś robić. W momencie, kiedy się znajdzie w grupie ludzi uważających, że znajdują się w beznadziejnej sytuacji, wtedy ogarnia ich apatia, jest to rodzaj zarażania się nawzajem bezczynnością i ja mam nadzieję, nigdy tego wirusa nie złapię. Państwo macie głos? Ktoś się do nas dodzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jacku. Nazywam się Kowalczyk Marian. Mam do pana takie może bardziej prozaiczne pytanie, ale dla mnie istotne. Czy można dostać gdzieś, bo ja lubię słuchać pana piosenek, a nie mogę dostać kaset. Czy można gdzieś otrzymać, gdzie, a zwłaszcza te stare pana piosenki? Tak. I to by było właśnie to jedno pytanie i bardzo bym dziękuję. O ile wiem, jest ciężko w Warszawie zwłaszcza dostać w księgarniach nagrania moje. Natomiast jest w Warszawie firma, która się tym zajmuje i można napisać do nich, bądź tam pojechać bezpośrednio. Firma nazywa się Pomaton i znajduje się przy ulicy Czarnomorskiej 13. Kodu niestety nie pamiętam. Pomaton, Czarnomorska 13. Panie Jacku, jak wyglądamy na tle Europy, na tle znanych panu Niemiec? Czy patrząc stamtąd, a jednocześnie znając się na oświeceniu, na którym się pan zna, jesteśmy ciągle w sytuacji pomiędzy wyborem prowschodnim czy prozachodnim, czy też integracja europejska wydaje się panu realnością, a w związku z tym te wszystkie kody dotychczasowe mogą zostać naprawdę zerwane i przełamane. Jeszcze jedno dodam, jak pan to widzi po obserwacji połączenia się Niemiec? O, bardzo dużo pytań, na które można by odpowiadać godzinami. Może najpierw tą kwestię integracji. No, po ostatnich oświadczeniach, któreśmy słyszeli wczoraj, przedwczoraj, wygląda na to, że na rychłą integrację z Zachodem nie mamy co liczyć. Wczoraj słyszałem zresztą w telewizji dosyć bardzo interesującą wypowiedź pana Jonasa, który zanalizował tę sytuację. Integracja z Zachodem w najbliższym czasie nie wchodzi w grę, integracja ze Wschodem nie wchodzi w grę z różnych powodów. Po pierwsze, raz nie wiadomo w tej chwili, co to jest ten wschód i co z niego będzie. Dwa, nasze doświadczenia są jak najgorsze, prawda? W związku z tym zostają dwie możliwości. Liczenie na własne siły, bądź sojusze lokalne, regionalne. I ja uważam, że jest to, paradoksalnie, jest to szansa. To znaczy ktoś, nie wiem kto, musi wreszcie powiedzieć Polakom prawdę.
Jak brzmi ta prawda? Niech pan nam prawda odpowie. Moim zdaniem brzmi tak. Jeśli dojdzie, nie daj Boże, co do czego jesteśmy sami, skazani tylko na siebie i musimy się do tego przygotować. A przygotować to znaczy zmobilizować wokół wiedzy o tym, że praktycznie jesteśmy zdani na siebie i szukać sojuszników, którzy są w tej samej sytuacji. Mam tu na myśli Ukrainę, Czechy, oczywiście Słowację. To dziękuję. Nie jest oczywiście, rada, nie, to jest mój pogląd. Nie odpowiemy na to pytanie krótko. Kolejne pytanie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry. Jacku, nazywam się Janusz Mirecki. Jestem byłym perkusistą, który miał przyjemność akompaniować się na pięterku w Bristolu. Jeszcze przed stanem wojennym. Jak się masz? Kłaniam się. Pozdrowienia. Witam. Dziękuję. A to były tylko... Może wyjaśnię, bo to zabrzmiało tak, jakbyśmy mieli jakąś tajny lokal do działalności konspiracyjnej na pięterku w Bristolu. Było to za czasów, kiedy kolejny człowiek, któremu dużo zawdzięczam, Jan Pietrzak, zaprosił mnie jako młodego zdolnego do kabaretu pod egidą i zapoznał mnie z całym szeregiem niezbędnych rzeczy, które trzeba wiedzieć, jeśli się śpiewa po prostu publicznie. Mówiliśmy o tym, jak wyglądamy na tle Europy. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili? Jak pan ocenia wynik ostatnich wyborów? Czy to normalne dla pana zachowanie demokracji? Czy widzi pan jakieś niebezpieczeństwa dla całego procesu reform, który... No to było oczywiście ogromne rozgoryczenie dla chyba wszystkich ludzi związanych z etosem Solidarności. Z drugiej strony fakt, który wydawał się nieunikniony już od dłuższego czasu dla ludzi myślących. Osadzenie jakby w terenie zarówno SLD, jak i PSL dawało im ogromną przewagę nad partiami świeżo powstałymi, partiami opierającymi się w zasadzie tylko na etosie solidarnościowym i partiami usilnie niszczącymi ten etos w oczach społeczeństwa. Wydaje mi się, że gdyby ta nasza demokracja polska była normalnie funkcjonującą demokracją, nie byłoby się czym przejmować. Naturalny bieg rzeczy, raz w lewo, raz w prawo, ruch sinusoidalny. A czy pan się teraz czymś przejmuje? Myślę, że tak, bo to się wiąże z poprzednim pytaniem. Sytuacja jest bardzo niejasna, nasza międzynarodowa i w związku z tym trudno powiedzieć, co będzie i jak się owe partie, które też w tej chwili wchodzą w trudny okres tożsamości swojej, jak się zachowają w sytuacji, gdyby doszło do sytuacji dramatycznej. Już chyba ostatnie pytanie od naszych telewizorów. Proszę bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Janek Zieliński. Należę do tych młodych pisarzy, którzy przekazali panu własne teksty. Chciałem się spytać, jaki jest los tych wierszy, może prozy czasami. Jeżeli panu nie odpisałem, to znaczy, że jeszcze ich nie czytałem. Przepraszam bardzo, ale rzeczywiście mam bardzo dużo tego rodzaju propozycji i na pewno dostanie pan ode mnie list. Przepraszam, że dotychczas tego nie uczyniłem. Panie Jacku, chyba ostatnie pytanie, już trochę do dziennikarza, trochę do Barta. Jak pan przeczuwa, czy w wyobrażalnej dla naszego pokolenia przyszłości, jak pan to kiedyś wyśpiewał, rozstąpiło się Morze Czerwone i myśmy ocaleli, czy też nie rozstąpiło się wcale, czy też przyjdzie jeszcze jakiś ciężki czas jakiejś apokalipsy i przyjdzie być może pod koniec tysiąclecia nam to wszystko jeszcze przeżywać? No, każdy koniec wieku coś takiego niesie, nawet w najnowszym programie, który pisze w tej chwili Sarmacja, jest piosenka Zmierzch Wieku, gdzie wizja jest apokaliptyczna. Ja nie przypuszczam, żeby Morze Czerwone nas z powrotem zalało, ale jakby w kondycji ludzkiej jest wpisane to morze, które co jakiś czas nas zalewa i każdego z osobna i wszystkich razem. W Polsce, jak powiedziała kiedyś Agnieszka Holland, jest bardzo łatwo być Kasandrą, w związku z tym nie będę. Czy jest pan optymistą? Powiem, że optymistą jestem jako człowiek żyjący, mam taką naturę. Uważam, że każdy z nas z osobna jest w stanie przeżyć każdy kataklizm. To, co pisałem bardzo dawno w piosence Arka Noego, każdy z nas jest łodzią, w której można się uratować. I chyba tym zdaniem możemy zakończyć. Każdy z nas jest łodzią. Dziękuję państwu, którzy będziecie jeszcze długo do nas dzwonić. Dziękuję panu Jackowi, że znalazł dla nas pół godziny czasu. A państwa zapraszam za tydzień o tej samej porze na A Teraz Konkretnie. Spotkamy się z panem Sobiesławem Zasadą. A więc do zobaczenia 11 w sobotę o godzinie 15:15 w A Teraz Konkretnie.